RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj sobie omówimy nowy sezon, odbierzemy sobie nagrody za stary sezon, co już właściwie robię w tle. No i z tego co widzę, to seria jest tajkonka rangi na środku kółek. Zobaczę jak to będzie wyglądało, bo zapowiada się mocno średnio. No ale dobra, nie będę się może negatywnie zastawiał. Właśnie, to było mega ciekawe w sumie. Powiem wam co się stało. Zastanawiałem się, czy dostanę tytuł sezon 4 Super Sonic Legend, ponieważ prawdę mówiąc pod koniec sezonu już nawet nie dobijałem rangi, ale za to na początku sezonu wbiłem, nawet chyba tego nie pokazywałem na odcinku, że na rankedach 1v1 miałem wbitego już tego SSL-a i zastanawiałem się, czy mimo wszystko dostanę nagrodę za właśnie, czy dostanę tytuł też za normalne tryby, jeżeli miałem wbitego SSL-a, tak jakby jeszcze zanim miałem wbite nagrody. Otóż miła niespodzianka, mam to wbite, także naprawdę jestem zadowolony. Ale dobra, mniejsza, założę sobie ten tytuł, bo czemu by nie. Co do lobby, sobie już tutaj możemy zobaczyć, wiecie co, może nawet ustawię jakieś ustawienia wideo na wysoką jakość, może coś to będzie lepszego. Oczywiście dzisiaj od razu może streszczę co się będzie działo. Zobaczymy sobie nowy karnet, nowe nagrody, zaraz przejrzymy nowe nagrody w turniejach. No i tam wszystkie inne zmiany, duperele. Generalnie wszystko to co zwykle, takie najważniejsze rzeczy. No i co, na start opony? Zasadniczo mega śmiesznie wygląda to z rangą w środku. Opony chyba same w sobie, z tego co wiem, się za bardzo graczom nie podobają. Aczkolwiek w samej grze już wyglądają na pewno lepiej niż na tym takim screenie, co było wcześniej pokazane. Jednak co by się nie działo, to wydaje mi się, że za dużo ludzi nie będzie ich używało, bo są no takie no dziwne, no nie powiecie, że są fajne te koła. Są takie strasznie dziwaczne. Z tego co też widziałem, to też jest to tak jakby przerobiona wersja jakichś poprzednich kółek, ale w środku jest kosmos, więc jest to jakaś idea pod nowy sezon. Już nie będę tego dłużej komentował, przejdźmy może do sklepu, nie, do Rocket Passa. Standardowo zalecam wejść w sklep z przedmiotami, nie wiem nigdy czy to się zalicza, ale wpisać sobie kod EDEK, czy tam innego twórcy, jak nie chcecie mnie wesprzeć. Ważne, żeby kogokolwiek wpisać, bo wtedy, no, po prostu warte to jest. No i sobie kupujemy. Ja zawsze biorę to po lewej stronie, to po prawej to jest przypłacanie. Tak naprawdę ten level karnetu i tak każdy wbije, jak trochę będzie grał. Co do samochodu, na pierwszym poziomie jest taki, nie podoba mi się. Taki trochę breakout. Nie, no nawet nie wiem z czym to porównać, ale taki typowy samochód z karnetu, czyli niezbyt wymyślny. To jest już trochę fajniejsze. Tytuł łazik. To, ej, fajne. Prawdę mówiąc, podoba mi się ten ślad z potopem. Nigdy w zasadzie mi się nie podobały, a tutaj niespodzianka. Antenka to też taka, nigdy tego się nie używa, to średnie. Te koła wiem, że komuś się mogą spodobać, na orbicie średnie. No, do tego auta to się nieużyteczne. To może jak będzie ciekawie zrobione, to może naprawdę fajnie wypaść, jeżeli będą dobrze kolory dobrane, ale jeszcze nie wiem. Taki hełm na łeb, kredyty. Opony, które no, raczej też nie podbiją świata. Marchewa na antenie. Tutaj w ogóle ciekawe tłumaczenie tego malowania, ale nie podoba mi się. Dźwięków to nie będę wam nawet pokazywał, bo mam je wyłączone. Takie coś na daszek nie za fajne. To też mi się nie podoba. To jest znowu fajniejsze, nie wiem. Na razie chyba najbardziej mi się podobają ślady spod opon w tym sezonie. I pionek, jak ktoś lubi szachy. Albo jakieś gry typu Chińczyk. Burger. Te opony też nie wiem w sumie co nich sądzić. Są takie strasznie neutralne. Chociaż nie są złe. Nawet coś w sobie mają. Malowanie na auto, no tak jak ten, jak to się mówi, kosmiczna ziemia, nie wiem jak to przetłumaczyć. To znowu mi się nie podoba, antenka księżyc, fajnie świeci to na pewno, ale nie będę używał. Okej, takie coś. Nie wiem jak to będzie wyglądało na niższych ustawieniach graficznych, bo tak jak mówię, włączę najwyższe, żeby fajnie pokazywać. O, te kółka są naprawdę spoko. Te koła mi się podobają, jeżeli będą jeszcze jakieś malowane, to naprawdę będzie fajnie. Obramówka mi się nie podoba. To mi się nie podoba. To jest mocno specyficzne. Może komuś będzie do awataru pasowało. I od razu też odpowiadam, bo jest zawsze milion pytań. Jak dodać awatar w Rockecie? Jeżeli gracie na Epic Games, to aktualnie nie da się dodać awataru swojego. Ja mam swój awatar, ponieważ gram w Rocketa na Steamie. I tutaj na kolejne pytanie odpowiem od razu, że na Steamie się już nie da kupić Rocketa. Da się jedynie kupić klucz na przykład na Enebie, gdzie w ogóle mam kod EDEK 3, o którym nigdy nie mówiłem. Ale też nie polecam kupować takiego kodu, bo jest to mega drogie i mega się nie opłaca. Ej, śmieszne coś na dasz. W sensie i tak tego nie będę używał, ale wygląda całkiem spoko. Te koła też w sumie się w miarę spoko prezentują. Są takie na pewno trochę ciekawsze. To coś mi nie siedzi. Gwiezdny wojownik, tytuł, nie wiem jak to będzie po angielsku. Dźwięk silnika, nie podoba mi się.
to coś na no nie wiem. Generalnie to auto jestem już. Może nim się będzie dobrze grało, ale wygląda jak takie totalnie podstawowe coś. Ślad z potopem tym razem mi się mniej podoba. A i w ogóle, już tak przeglądając to wszystko, chciałbym powiedzieć, że już niedługo będzie prawdopodobnie Rocket League na telefon, czyli ta wersja, jak ona się nazywa? Rocket League Sideswipe. To od razu tutaj też odpowiem, że pewnie pojawi się z niego odcinek, no ale wcześniej nie będę w to miał jak grać. Szczęśliwy wieloryb, takie pozytywne. Nie wiem, jaki to ma związek z kosmosem, ale wygląda śmiesznie. To mi się też tak średnio podoba, w trakcie gry to będzie mega zamazane. Sweet Corn, tutaj kukurydzy mamy na kołach. O, znowu taki, no ten boost już jest za duży moim zdaniem, zdecydowanie za duży. O, ale to mi się podoba, to idealnie pasuje do tematu Rocket League i naszego Discorda, na którego nie, no ja dzisiaj na wszystko zapraszam. O, i ten baner w swoją drogą też jest fajny. To malowanie mi się mniej podoba. To szczerze też takie moim zdaniem trochę przesadzone, aczkolwiek może jakoś tam zrobione w jakiś sposób będzie ładne. O, kozackie koła, znowu, bardzo mi się podobają te koła, naprawdę. Jeżeli będą fajnie dobrane z autem, to są to jedne z lepszych kół ostatnio w karnetach. Tutaj tytuł, to bez różnicy, tego już nie będę komentował. Takie koła to chyba widzieliśmy identyczne praktycznie wcześniej, jedynie teraz są w innym kolorze, który chyba się zmienia, nie wiem, czy tak się sam zmienia, czy w zależności jak lecimy. Nie wyglądają źle, ale nie są dla mnie fajne. Poza tym są w karnecie darmowym. W stanie nieważkości, tytuł, tutaj znowu koła, tym razem to mi się zupełnie nie podobają. O, malowanie do Dominusa, nie jestem jego fanem, ale na pewno komuś się spodoba. A to dźwięków nie mam. Tutaj coś takiego też mi średnio siedzi. To jest, no, to jest jedno ze fajniejszych malowań tak ogólnie w grze. Ale na tym aucie mi się nic nie podoba. Oj, planetarium, w sensie to jest limitowany lakier, który na pewno mocno się rzuca w oczy, to trzeba przyznać. Inżynier rakietowy, dopalacz ten. O, te koła jeszcze bardziej ulepszone, ale mi się trochę mniej chyba podobają. Chociaż w sumie też są mega fajne, że tak migają. No generalnie chyba moim ulubionym przedmiotem do tej pory są te wszystkie. Uuu, a nie, czemu to jest do tego auta? Jaki fajny dekal, jakby to było do każdego samochodu, to by było kozackie. Wyobraźcie sobie na przykład na Fenku albo na Octane używać to malowanie. Ej, serio, jest kozackie, jakby było na każdym aucie. Jedno z lepszych malowań, jakie widziałem w tej grze, jest zablokowane na tym samochodzie, no masakra. Tutaj boost, który wydaje dziwny dźwięk. To coś, ej, fajne to jest, w miarę mi się podoba. Jeszcze to jest animowane, w miarę spoko. Zobaczę, jak to będzie wyglądało w innych kolorach, ale ma potencjał. To mi się nie podoba. Jest w ogóle jakiś wybuch, czy nie będzie żadnego wybuchu w tym karnecie? O, jest wybuch, już myślałem, że nie będzie. Co jest? Ej, czy to całą mapę zamienia na tego? Ło, jaki kozak! Ej, czy to jest nowy, najlepszy wybuch w ogóle w rokecie? Nie wiem, jak to będzie wyglądało na innych mapkach, ale naprawdę to jest coś, co robi wrażenie, naprawdę. Ja już byłem tutaj zniesmaczony, że nie ma do tej pory żadnego wybuchu, a tu na koniec taki konkretny wleciał. No i ten samochód, tylko trochę ulepszony, też mi się nie podoba, nie będę kłamał. No i oczywiście powyżej 70 poziomu będą do zdobycia również kredyty, łącznie tak, żeby się 1000 zwrócił, no i malowane przedmioty właśnie z karnetu premium. Ja może od razu zobaczę nagrody turniejowe. Wiem, że sezon temu zapomniałem. I już na start? Moim zdaniem dużo fajniejszy wybuch niż w poprzednim sezonie. To jest coś, co naprawdę można by poużywać. Moim zdaniem jest to, no, fajny wybuch, w miarę ciekawy. Impreza osiedlowa. Ej, jakie dobre! Nie wiem, jak to działa, ale wygląda na pewno bardzo ciekawie. Ciekawe, jak to będzie wyglądało potem po personalizacji. To już nie jest takie fajne, ale naprawdę już mi się podoba ten sezon pod względem przedmiotów. I jaki wybuch! Nie, no naprawdę ten sezon pod względem przedmiotów jest kozacki. Naprawdę opłaca się zagrać te turnieje, żeby podbierać te niektóre nagrody. Koła strasznie dziwne, nie wiem, co z tymi rybami jest. Te koła też mi akurat nie siedzą. Te są strasznie śmieszne, ale też nie jestem ich fanem. Breakout Ombre, nie gram breakoutem. O kurde, to malowanie na skaraba. Może komuś się spodobają, ale tutaj widzę coś ciekawego. Jakie śmieszne koła, co to jest w ogóle? Kurde, na pewno parę osób będzie to używało, ale strasznie dziwnie to wygląda, tak przerażająco. W sensie nie przerażająco, ale po prostu śmiesznie. Te koła tylko nieruchome, no to ruchome są zdecydowanie fajniejsze, tak szczerze. Rakieta Junior? Ej, naprawdę, to jest też sezon pode mnie. Będzie można tak spersonalizować rakietowe auto, że to będzie hit. Koła te mi akurat nie leżą. To jest bardzo sympatyczne takie, myślę, że nawet można to użyć. Tutaj też jest takie, trochę mniej mi się podoba. To w miarę spoko, jako takie uzupełnienie. Takum nie gra, może ktoś pyka. To nie wiem, czy to są... Nie wiem w sumie, co to jest dokładnie. Labry,
jest? Nie mam pojęcia. Takie coś na daszek to są rzeczy akurat, których nigdy raczej nie używam. Ale zasadniczo sezon naprawdę bardzo fajnie się zapowiada. Bardzo dobre są te nagrody. W sensie nie nagrody, które otrzymaliśmy za sezon czwarty, ale nagrody, które generalnie są w gierce, są bardzo fajne. Tutaj jeszcze raz pokażę może na jakich ustawieniach graficznych ja gram. Po prostu na tych w miarę git wygląda gra, tak jak widzicie na odcinkach. Jest zdecydowanie więcej FPS-ów. No i co? Pewnie w najbliższych dwóch dniach pojawi się test tego oto auta. Ja jeszcze bym zapomniał sprawdzić mapę, ale też na nią wejdę na zakończenie, zobaczyć jak się na niej tutaj jeździ. Ale jest giga kolorowa, o kurde. O, to będzie rozpraszało nieludzko. Czekajcie, włączę znowu ustawienie na maksa. Powiem, wygląda to naprawdę ciekawie. No nie, nie wiem co o tym sądzić. Ładnie wygląda ta mapa całkiem. Zwłaszcza ta góra, ale moim zdaniem trochę znowu za bardzo rozprasza. Ale nie, no ten kosmos w ogóle. Nie, no niebo w tej, na tej mapie wygląda naprawdę nieziemsko. Jakkolwiek to brzmi, to nieziemskie niebo, dobra, nieważne. Ale naprawdę wygląda kozacko. Jednak z drugiej strony będzie pewnie rozpraszało w trakcie grania. To jest właśnie ten taki urok Rocketa, że jak coś jest ładne, to często jest to coś, co gracze narzekają, zwłaszcza gracze takie typowi spoceńcy, bo to w sumie rozprasza w trakcie grania, ale naprawdę mapa jest giga ładna, zwłaszcza na tych najwyższych ustawieniach. Dobra, podsumowując, mam nadzieję, że ja o niczym nie zapomniałem. Życzę wam oczywiście udanego sezonu. Dajcie znać, jak wam się podoba nowy sezon, czy tam nawet głównie nowe przedmioty. Moim zdaniem są naprawdę spoko, no i nie będę przedłużał. Miłego dnia, sub i like, elo elo.